Nie, mano z tej strony Darek Trzeci i dzisiaj pogadamy, znaczy ja pogadam o łączeniu serwerów hmm. co by to powiedzieć 355 dni od obiecanego łączenia serwerów nastało właśnie dzisiaj 11 czerwca 2012 roku została taka informacja udzielona nam, że będzie łączenie serwerów że wszyscy będziemy na jednych serwerach itp itd no i na... nakinam nasze jakieś wyjaśnienia, czemu po to jest, po to tamto i tak dalej. Wszystko miało działać bez zarzutów, no ale tak sobie popatrzcie. Art opublikował to 11 czerwca 2012. Dzisiaj mamy 1 czerwca 2013. A o łączeniu serwerach na PL-u nie słyszałem. No i co dalej? Dali nam kilkanaście informacji, co się stanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No pięknie, kurcze! To samo potem była spinka o to, że jeśli mamy na przykład 5 kąt, to gdzie się pojawią te następne, czy my tylko możemy 4 wybrać i tak dalej. Wiecie, spinka była niezła wtedy to pamiętam. Bo dużo graczy się tak właśnie spieło. Co z tego, że dodali ziemię gildyjną? Jak tam nic nie można kupić? Tam nic nie ma, tam kur... chyba nikt nawet nie chodzi. A jak chodzi, to chodzą tylko po to, żeby zrobić jakiś turniej pod tytułem Pobijmy się trochę. No ale to niestety rzadko to bywa takie rzeczy, bo no niestety tak jest. O ziemiach gildyjnych dowiedzieliśmy się od razu po miesiącu, widzicie? Tutaj mamy 11, tutaj mamy 7 lipca. 19 lipca one chyba zostały dodane, więc widzieliśmy pierwsze nasze piękności. Ale już gracze byli wkurzeni z jednego prostego powodu. 7 sierpnia czekaliśmy na informację, kiedy my zostaniemy połączeni, ale zostali oczywiście połączeni szwabki. Potem zostali połączeni Brytyjczycy. Powiem tak. Grecy chyba byli z tego co pamiętam pierwsi, i większość nie była zadowolona z tego łączenia, bo nagle się okazało, że im krzaczory się wyskoczyły. Czemu krzaczory im wyskoczyły? Bo tam połączyli na przykład chyba z tego co pamiętam, pięć serwerów, które miały. Powiem tak, krzaczory wyskoczyły tym osobom, które miały na przykład te kółeczka, jakieś tam inne znaki z ich, z tego, tego, wszystko. A w Polsce. No, w Polsce niestety powiem Wam, że nie ma szans, żeby takie coś się stało na większą skalę. No, widzicie, jakiś tam dziwny nick, to dlatego, że ktoś użył po prostu znaków specjalnych w swoim niku. Ale sorry, to jest sklep. I mogę się założyć, że to jest sklep kurczy Gema, który sobie zrobił właśnie coś takiego. Na taką informację dostaliśmy 30 stycznia 2013, że wstrzymane, wstrzymany. miało być do pierwszego, w pierwszym kwartale cała migracja zapewniona. Niestety GF nas olało po raz kolejny. Ale dobrze, że gracze się obudzili i też olewają GF. Jeśli oni olewają nas, to my olejemy ich. Ta seria testów, 10 serwerów, został połączony w jeden. Maszyny i bazy danych. Powiem Wam tak: jak teraz były te zabawki pod tytułem DDoS na PLA i nie tylko, bo tam na różne serwery było, to widzieliście, jaki miałem sprzęt. Taki, że wywalało co kilka minut. No ale nic. I wiecie, co mnie dziwi? Łączenie zaczęło się jakoś w lipcu ubiegłego roku, jak połączyli Metin 2 greckiego, bo tam, wiecie, kryzys i tak dalej, to musieli połączyć. Ale interesuje mnie to, że dopiero 30 stycznia o takich Bugach się dowiedzieli. Czyli dla mnie to jest takie coś w stylu, a podtrzymamy ich jeszcze może trochę w niepewności, może ktoś jeszcze zostanie z nami. A tu takiego wała: jak z tego co widzę, to na większości polskich serwerów mało jest graczy. Oj, mało, 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 mało sobie ostatnio tak chodziłem patrzeć co tam jest na każdym z serwerów i powiem Wam, że oj, oj, ciężko. I to łączenie mogło coś pomóc, ale myślę, że w tak odległym czasie, że rok temu podali, że a połączymy sobie Was, bo to jest wiecie, dla nas fajne, bo będziemy mniej płacić za każdy serwer i będziemy musieli takiej obsady mieć. Ale powiem Wam tak, jeszcze trochę, a na metin2.pl będzie więcej gmów. Moderatorów niż samych graczy, bo sklepików nie liczę jako graczy, bo to są. Powiem tak: sklepiki, mogę się założyć, że każdy z Was ma przynajmniej jeden, a większość z Was wystawia więcej niż jeden na rynku, więc to jest sztuczny tłok, nic więcej. Aktywnych graczy można policzyć na jednej kartce A4, tak naprawdę. No niestety połączenie się w walce gówno da tak naprawdę i myślę, że oni już o tym wiedzą i mają nas po prostu w dupie, tylko teraz szukają, żeby sprzedać ten projekt jak najszybciej, jak najlepiej, żeby jak najwięcej zarobić. Ja mam nadzieję, że ktoś kupi rozsądny, kto wykorzysta projekt Bettina, no, bo jak widzę, że GF się nadal tak opiernicza, to coś czuję, że długo nie pociągnie, naprawdę. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam i powiedzcie mi, co sądzicie o łączeniu serwerów, czy już powinno być dawno, czy macie już to tak głęboko w poważaniu, że Was to już nie obchodzi, bo G sobie poleciało w kulki, że trzeba czekać ponad rok, by połączyli zwykłe serwery. Do zobaczenia, to byłem ja, Darek Trzeci. Pozdrawiam.